Jaho, zabieram was dzisiaj do lisiej wioski Kitsunebura w górach Zao, prefekturze Miyagi, jedynym takim miejscu na świecie. Nie spodziewałam się jednak, że miejsce będzie się tak drastycznie różnić od tego, co prezentuje się w internecie. Więc chciałabym dzisiaj podzielić się z wami, jak naprawdę wygląda lisia wioska i co mnie zaskoczyło. Na dzień dobry witałam nas komunikaty, że brzydki zapach pochodzi z farmy świnek, a nie od lisków. To bardzo istotne, ponieważ osoby uczulone na zapach, tak zwanej wsi, mogą się czuć niekomfortowo. Bilet kosztuje 1500 jenów i obejmuje dwa obszary. W jednym, poza lisami w klatkach, mamy też do użytku mini zoo w postaci królików, świnek morskich czy kóz. Drugi obszar to teren, gdzie lisy swobodnie spacerują. Przed wejściem każdy z odwiedzających musi zapoznać się z regulaminem i głównymi zasadami miejsca. Jedną z najważniejszych to zakaz dotykania zwierząt oraz kucania. W tej pozycji stwarzamy idealne warunki do tego, by lis ugryzł nas w tyłek. Na dowód pracownicy pokazywali nam pogryzione karty kredytowe oraz rozszarpane ubrania ku przestrodze. Więc jeżeli spotkaliście się ze zdjęciami influencerów, którzy kucają pośród lisów, prawdopodobnie jest to materiał reklamowy. Każdy normalny klient za coś takiego spotkałby się z nieprzyjemnościami. Zabrania się również używania dronów, statywów do aparatów i telefonów, czy schodzenia z wyznaczonej ścieżki w celu zrobienia zdjęcia. Oczywiście należy też zachowywać się cicho i nie prowokować zwierząt. Drzwi, które teraz widzicie, to wejście do strefy wolnej, na której również znajdują się wszystkie zasady, ostrzeżenia i regulamin. W części z klatkami, jak zauważyliśmy dopiero po chwili, obowiązuje kompletny zakaz nagrywania. Ze względu na wczesną porę i spore upały, mieliśmy to szczęście, że odwiedzających było bardzo mało. W klatkach znajdowały się głównie młode lisy różnego umaszczenia, które chyba dopiero przyzwyczajały się do ludzi. Klatek było naprawdę sporo i ciągnęły się aż do mini zoo, gdzie na wybiegach szalały sobie kozy. Nagrałam tylko jedną klatkę, na której poza ostrzeżeniem o niewtykaniu palców nie widziałam zakazu nagrywania. Nie nagrywając mini zoo, od razu udaliśmy się do strefy wybiegowej lisów. Na terenie ośrodka występuje około 100 lisów w 6 różnych umaszczeniach. Jak zostaliśmy poinformowani przez pracowników, ze względu na bardzo wysokie i raczej rzadko występujące w tym rejonie upały, większość lisów zrzuciła swoje futerko, więc to nie tak, że są zabiedzone czy coś im dolega. Nie wyglądały tak jak na reklamach czy plakatach, więc czasami mogliśmy się natknąć na informację, że lisy mają teraz porę linienia. Zostaliśmy również pouczeni, że lisy to zwierzęta nocne i będą aktywne dopiero po godzinie 17, przy czym wioska zamyka się o godzinie 16:30. Tak więc przybywając do niej za dnia, na dodatek w lato, raczej nie mamy co liczyć na dużą aktywność. Teraz już wiem, że gdybym miała się wybierać ponownie, wybrałabym okres jesienno-zimowy, gdzie zwierzaki są najbardziej puchate i ze względu na śnieg, który w tych rejonach pada dość obficie, pewnie byłyby bardziej zainteresowane jedzeniem. Większość lisków spała, ziajała z gorąca lub spacerowała smętnie, szukając chłodnego miejsca na drzemkę. Czy byłam rozczarowana? Tak. A raczej było mi przykro, że biedakom jest tak gorąco i jeszcze nie mogą sobie znaleźć spokojnego miejsca, bo mało było takich domków czy kryjówek dla nich. Wszystkie tereny odgrodzone są łańcuchami lub sznurkami, więc nie ma tam takiej możliwości, by podejść blisko, zrobić sobie zdjęcie. Nie wspominając o zasadzie niekucania, przez którą większość ujęć było niezbyt udanych. Przez brak statywu i stabilizatora niestety nie byłam w stanie robić zbyt stabilnych, dynamicznych nagrań. Na terenie dostrzegliśmy również kolejną zasadę. Jakoby na jedno dziecko miał przypadać jeden dorosły opiekun. Tak więc jeżeli wybieracie się z dziećmi, upewnijcie się, że każde będzie miało opiekuna. Na terenie znajduje się mała świątynia z czerwoną bramą Torii, jednak nie udało mi się do niej dotrzeć. Ze względu na ograniczony czas nie byliśmy w stanie zwiedzić całej przestrzeni, zwłaszcza że bardzo szybko się zmęczyłam, wchodząc po stromych ścieżkach czy schodach. Choć liski słyną ze swojego zabawnego śmiechu, w wiosce było niesamowicie cicho. Ewidentnie większość drzemała lub po prostu nie miała siły na żadne harce. W miejscu panowała spokojna atmosfera i jak widzicie, nie był to chyba najbardziej oblegany czas przez turystów. Starałam się zrobić jak najwięcej ujęć, jednak ograniczała mnie zasada niepochylania się i niekucania. もないし、話されてる。
Na szczęście udało mi się nagrać śmiech jednego rudzielca, który chyba miał rodzinną sprzeczkę. Na szczęście, koło godziny 11 rozbrzmiał komunikat o występie, w którym możemy przytulić lisa. Niewiele czekając, wyprułam, by jak najszybciej poprzytulać. Event odbywał się tylko dwa razy w ciągu dnia, o 11 i 14, oraz należy uiścić dodatkową opłatę w postaci 700 jenów za osobę. I można powiedzieć, że to jedyna możliwość, by te lisy nie tylko dotknąć, ale zrobić sobie z nimi zdjęcie z bliska. Zanim jednak do tego doszło, znów mieliśmy szkolenie. Nie tylko z wiedzy o lisach i ich charakterze, ale też o tym, jak mam się zachowywać, jak je trzymać, jak założyć ubranie ochronne, jak siedzieć, czy co się stanie, gdyby zwierzak nas obsikał, pobrudził, zaczął gryźć, czy nawet na nas wymiotował. Podczas wysłuchiwania zasad parę osób zrezygnowało. Jak się spodziewacie, występowanie w neonowych ubraniach i trzymanie lisa na kolanach to nie to, co wrzuca się na Instagram. Ja, która mam totalnie w nosie swój wygląd, nie byłam zrażona nietwarzowymi kolorami czy okolicznościami. Tak bardzo chciałam dotknąć lisiego futerka, że miałam gdzieś, czy zdjęcia będą udane, czy nie. Każda osoba w ubraniu ochronnym miała mniej więcej 3-4 minutowy kontakt z lisem, którego dostawała od pracowników. Nie mieliśmy wpływu na kolor czy umaszczenie zwierzęcia, co też ku mojemu zdziwieniu zniechęciło niektóre osoby. Jeżeli osoba przytulająca lisa przyszła z rodziną, to rodzina mogła dotknąć liska po futerku bez dodatkowych opłat. Mój rudzielec, którego automatycznie nazwałam Ucinoko, dosłownie mój bejbik, był niezwykle grzecznym, spokojnym malcem. Niestety nie dowiadujemy się o tym, jak ma na imię oraz jakie jest płci, czy ile ma lat, więc roboczo niech zostanie moim bejbikiem. Gdy tylko dostałam go do rąk, był wyraźnie wystraszony. Serduszko biło mu bardzo szybko, a pierś bardzo mocno falowała. Nie chcąc go stresować, zaczęłam od miziania kciukiem po ogonku, a następnie jak kotka pomiędzy uszami. Nie wiem, jak opisać to uczucie, ale futerko było jednocześnie miękkie jak u kotów, a zarazem sztywne, jak sierść u psów z długim włosiem. Coś fantastycznego i magicznego. Nigdy nie spodziewałam się, że dotyk może być tak niezwykły. Dopiero gdy odczuwalnie się uspokoił, zapytałam cioci, czy chciałaby go pogłaskać. Była tak samo oczarowana i zachwycona moim maleństwem. Podczas szkolenia otrzymaliśmy dokładne wskazówki, jak mamy trzymać lisa, więc najwidoczniej taka forma obejmowania go pod szyją oraz przy pupie była dla niego i dla mnie najbardziej bezpieczna. Musiałam też odgarnąć włosy i zdjąć kapelusz, więc selfie z lisem nie będzie jakoś niesamowicie atrakcyjne. Po chwili przyszła do nas obsługa i z pomocą telefonu natrzaskała mi i bejbikowi z dobre 20 zdjęć. Myślę, że dodam jakieś na Instagram, więc koniecznie tam zajrzyj. Ale uprzedzam, nie jest to typowe insta-friendly selfie. Maluch po dobrej dwuminutowej sesji głaskania i miziania był już tak uspokojony i tak zachwycony siedzeniem na mnie, że zaczął sobie przysypiać. W porównaniu do białego liska obok nie wyrywał się, nie uciekał, a nawet zaczął się układać jak w kojcu. Naprawdę nie chciałam go oddawać. Gdybym mogła, zabrałabym go w torebkę i uciekła. O wiosce lisów dowiedziałam się na studiach w Tokio w 2015 roku. Jednak nie mając możliwości ani finansów, by wsiąść w Shinkansen i przyjechać tak daleko i głęboko w góry, mogłam jedynie pomarzyć o takiej wycieczce. Nie spodziewałam się, że moje marzenie spełni się dokładnie w Tanabatę, czyli święto spełnienia marzeń, o którym nieco opowiedziałam w ostatnim szorcie. Uwielbiam lisy i był to pierwszy raz w życiu, gdy mogłam jakiegoś dotknąć. Z całą pewnością zaliczam to wydarzenie do spełnionych marzeń. Gdy dobiega koniec, pracownik zabiera dwa liski na ręce i prezentuje je przez około 30 sekund, by każdy mógł zrobić im zdjęcie lub film z bliska. Wydarzenie trwało około pół godziny. Choć jak wskazują ogłoszenia, nie każdy ma szansę przytulić zwierzę, a czasami z powodów pogody event może zostać odwołany. Nie mając już więcej czasu, udaliśmy się wprost do sklepu z pamiątkami, gdzie zakupiłam uroczą, puchatą opaskę do włosów, taką jak mój rudy baby.
Co myślisz o takim miejscu? Chciałbyś je odwiedzić? Ja chciałabym pojechać jeszcze raz w grudniu, gdy maluchy będą puchate jak chmurki. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmie. Bye bye!